Cześć, witajcie na profilu Krzysztofa Bosaka na Facebooku. Jesteśmy w Tarnowie dzisiaj. W Tarnowie wstąpanym w deszczu. Przed chwilą odbyła się konferencja prasowa. No i już za sekundkę przechodzimy do spotkania z wyborcami. Szanowni Państwo, witam serdecznie na wiecu wyborczym Krzysztofa Bosaka w Tarnowie. Witam czcigodnych posłów Konrada Berkowicza i Grzegorza Brauna, przede wszystkim kandydata na urząd prezydenta Krzysztofa Bosaka. Przez te głośniki może nie słychać, ale krzyknijmy to głośniej. Krzysztof Bosak! 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 Widzę wokół nas dużo osób, które działają w Konfederacji. Witam działaczy partii Korwin, działaczy Ruchu Narodowego, Korony Grzegorza Brauna, organizacji młodzieżowych, Młodych dla Wolności. Widzę też kolegów z Młodzieży Wszechpolskiej. Witam serdecznie, a przede wszystkim witam wszystkich przemokniętych sympatyków Konfederacji, Krzysztofa Bosaka. Jeszcze raz dzień dobry. Żeby nie przedłużać przy tej niesprzyjającej pogodzie, oddam głos kandydatowi na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Bosak. Dzień dobry Państwu. Przepraszam za to długie oczekiwanie. Musieliśmy, jak Państwo wiecie, pełnić swoje obowiązki medialne. Przedstawiliśmy tutaj konferencję prasową. Licznie przybyłem dziennikarzom różnych mediów lokalnych i ogólnopolskich. Szanowni Państwo, ja krótko powiem może, żeby też Państwo wiedzieli, co przedstawiliśmy. Natomiast jeżeli dałoby się tu wejść na jakiekolwiek podwyższenie, czy Państwo wokół siebie widzą ławkę, mur, cokolwiek, na co możemy wejść, bo aż mi żal, że Państwo tu wszyscy się zeszli, kompletnie się nie widzimy. Jest ławka gdzie? O, idealnie, no to idziemy do ławki. Możemy ten kabel rozciągnąć trochę? Ile go mamy? Gdzie to jest? Momencik, chwilę to przedstawimy. Musi być nas widać. No nie. Przepraszam bardzo. Przepraszam, możemy minimalnie się z tym przesunąć o 4 metry, żebyśmy do ławki doszli? Dobra, to dajcie. Raz, dwa. Dobra, zobaczymy, czy starczy. Przepraszam. No. Jeszcze 2 metry potrzebujemy i przestawić głośnik. Jakby tu ktoś mógł pomóc obsługi i przestawić głośnik. O matko. No dobra, udało się. Teraz zasłaniacie mnie parasolami. Jakbyście zrobili większy krąg trochę, to byśmy się widzieli. Zróbcie wszyscy o 5 kroków wstecz. Podobno nie pada. No nie wiem, czy to prawda. Moim zdaniem nie do końca. Dobra, teraz ja Was widzę i Wy widzicie mniej więcej mnie. Dziękuję bardzo za tą drobną korektę techniczną. Proszę, żeby nie zadeptać kabla. Słuchajcie, Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności wielkie dzięki za to, że tu przyszliście i że deszcz Was nie przepuszył. To pokazuje, że sympatycy Konfederacji są twardzi i że mamy na kim polegać autentycznie. Druga sprawa, co przedstawiliśmy mediom, szybkie streszczenie. Jak wiecie doskonale, prezydent Andrzej Duda wyszedł wczoraj, chyba czy przedwczoraj, wydzwaniały do mnie wszystkie redakcje, żebym komentował, co myślę, karty rodziny. Czy my znamy skądś tą nazwę? No oczywiście tak. Po pierwsze, organizacje pozarządowe o profilu konserwatywnym taki projekt przedstawiały. Różne samorządy te karty rodziny podpisywały. Nawet była sytuacja taka, dziękuję bardzo, Bartek Wilczyński, pełnomocnik Ruchu Narodowego na Małopolskę. Zapraszam tu jeszcze może Konrad Berkowicz, Grzegorz Braun, żeby... Jesteśmy. Więc tak, różne organizacje pozarządowe to przedstawiały, nawet później media zagraniczne kłamały na temat samorządów, które przyjmowały te karty rodziny, że tam są jakieś prześladowania gejów, nie wiadomo co. Wiecie dobrze Państwo, jeżeli tutaj są takie samorządy, że to są czyste bzdury i chodzi po prostu o zwykłą ochronę rodziny przed tą całą indoktrynacją, którą się w tej chwili wprowadza pod pretekstem realizacji programów. Tam są różne kryptonimy. Jak ktoś śledzi uważnie publicystykę, debaty, to wie. Programy antydyskryminacyjne, promowanie tolerancji. W Warszawie znamy to bardzo dobrze, bo kilka miesięcy temu sam uczestniczyłem w dużych protestach rodziców przeciwko forsowaniu tego przez Trzaskowskiego.
No i to jest pierwsze, ale drugie skojarzenie, które prowadzi nas do tej karty rodziny, to jest nasza karta, karta polskiej rodziny. 19 marca 2019 roku w kampanii do Parlamentu Europejskiego przedstawiliśmy dokument. Dokument, który jest łudząco podobny do tego, co prezydent Andrzej Duda przedstawił teraz. W związku z czym ja wezwałem przed chwilą wobec dziennikarzy pana prezydenta Andrzeja Dudę do debaty. Jeżeli przedstawia identyczny dokument prawie jak nasz, chociaż oczywiście w swoim stylu wszystko zmiękczone, także właściwie to, co prezydent Andrzej Duda proponuje, to jest odwzorowanie obecnego porządku prawnego. Na przykład obiecuje nam, że 18 artykuł Konstytucji, który gwarantuje, że rodzina to związek mężczyzny i kobiety, gwarantuje nam, że się nie zmieni. No ale nie zmieni się, nawet jak Robert Biedroń zostanie prezydentem, chociaż nie zostanie na szczęście, to też się nie zmieni. Prezydent Andrzej Duda ani żaden inny kandydat. Dziękuję bardzo. Żaden inny kandydat nie zmieni artykułów Konstytucji i to jest to, co tak boli lewicę w Polsce, że pewne rzeczy mamy zakotwiczone w Konstytucji i oni z jednej strony występują jako obrońcy Konstytucji, a z drugiej strony najchętniej różne konkretne przepisy Konstytucji by pozmieniali. Tylko nie bardzo wiedzą, jak to zrobić, dlatego że musieliby mieć poparcie znacznej większości społeczeństwa, a mają poparcie dosyć hałaśliwej mniejszości. Wracając do przepisów, słuchajcie, przeczytam wam szybko te przepisy karty rodziny, które my przedstawiliśmy i powiem o nich krótko. 6 punktów. Pierwszy, potwierdzenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wiecie, że to już w świecie zachodnim zaczęło być problemem. Za brak wysyłania dzieci na różnego rodzaju zajęcia, za ujawnianie swoich postaw światopoglądowych, nawet za wychowanie w duchu religijnym, można mieć zabrane dzieci w państwach takich jak Szwecja, jak Niemcy. Pojawiają się różne represje. W Polsce chcemy zachować swoją wolność, autonomię rodziny. Chcemy po prostu zachować swoje prawa obywatelskie, tak jak to się ukształtowało, jak dzisiaj mówił arcybiskup podczas procesji Bożego Ciała, na której byłem. Dzisiaj było, słuchajcie, 700-lecie obchodów Bożego Ciała w Polsce. W Krakowie w takiej wyjątkowej uroczystości uczestniczyłem. I właśnie arcybiskup nawiązał tam, że 1050 lat cywilizacji chrześcijańskiej na ziemiach polskich. Przez 1050 lat było tak, że rodzice przekazywali dzieciom wartości, wpajali w procesie wychowania. Teraz się okazuje, że potrzebni są specjalni edukatorzy, którzy przyjdą do szkół i będą uzupełniać misję rodziców. No nie, rodzice mają tu mieć autonomię i nikomu oczywiście światopoglądu nie będziemy narzucać, dlatego że to w Polsce wcześniej niż w wielu innych państwach uformowała się zasada wolności sumienia, o czym oczywiście dzisiaj lewica milczy, bo jakby tu lewica miała przyznać, że to w polskim kraju chrześcijanie uformowali jakieś wynalazki, które później sprzedawane są pod marką liberalną, lewicową albo pod marką praw człowieka. Ale tak, to tutaj w Polsce formowały się zręby wolności sumienia. Więc choć jesteśmy konserwatystami, chrześcijanami, to nie będziemy nikomu narzucać, co kto ma wierzyć i jak ma wychować swoje dzieci. Ale z drugiej strony nigdy nie zgodzimy się, żeby nam ktoś narzucał. I właśnie dlatego autonomia rodziny i prawo rodziców do wychowania zgodnie z własnymi wartościami. Drugi punkt naszej karty realizuje ten pierwszy, to znaczy bon edukacyjny. Czy wiecie, że w tej chwili ogromna większość szkół mających jakiś bardziej konserwatywny program edukacyjny, wychowawczy, nie mówię nawet tylko szkół katolickich czy chrześcijańskich, ale w ogóle mających jakiś specyficzny program, to są szkoły, za które rodzice w podatkach dopłacają drugi raz. Pierwszy raz płacimy na publiczny system edukacji w zwykłych podatkach, a drugi raz trzeba zapłacić czesne za takie szkoły. Ponieważ reguły prawa są w Polsce tak stworzone, że żeby założyć swoją własną szkołę, no to publiczną, czyli taką, na którą bierze się tą subwencję, to jest prawie niemożliwe. I bon edukacyjny ma być praktyczną realizacją tej zasady, że rodzice, rodziny decydują o tym, jak wychować swoje dzieci, żebyśmy wreszcie jako konserwatyści mieli narzędzia do tego, żeby nie było heroizmem, jak w tej chwili przekazywanie swoich wartości własnym dzieciom, wbrew mediom, wbrew temu, co jest narzucane w popkulturze, w polityce, nawet w szkole. Myślę, że to jest doświadczenie wielu z nas, którzy mają poglądy konserwatywne, prawicowe, narodowe, wolnościowe, że w szkołach mieliśmy od humanistycznych przedmiotów nauczycieli bardziej lewicowych niż średnia społeczna. Dlaczego tak jest w kraju bardziej konserwatywnym niż średnia społeczna w Europie? No ma to swoje podstawy oczywiście jeszcze w dziedzictwie PRL-u i że ludzie za poglądy konserwatywne czy chrześcijańskie byli usuwani z instytucji kultury, edukacji, nauki. I to trwa do dziś. Ten system jeszcze, no jakby niestety, te kadry się nie wymieniły. Więc bon edukacyjny jako wyjście z tego kryzysu. Trzecia sprawa. Ochrona dzieci przed nadużyciami seksualnymi. Wiecie, że teraz pojawił się duży temat w debacie publicznej, czyli cała ta pedofilia. Nasze stanowisko w tej sprawie zawsze było jasne. Niezależnie jaką kto ma funkcję społeczną, niezależnie jaki ma zawód,
Niezależnie czy jest osobą świecką, pracuje w mediach, w kulturze, jest jakimś tam, nie wiem, trenerem, czy zwykłym robotnikiem, czy ktoś jest duchownym, dla każdego ma być surowa kara. I tutaj zaproponowałem na konferencji prasowej kilka tygodni temu przed Sejmem, żeby podwyższyć do 10 lat kary za ukrywanie przestępstw pedofilskich. Bo w tej chwili jest tak, że szereg osób współpracowało przy ukrywaniu tego, ale kary są tak niskie, że właściwie ci, którzy ukrywają, w ogóle się tego nie boją. I tutaj musi być pełna surowość, to jest nasz postulat bardzo jasny. Punkt trzeci, ochrona dzieci. Punkt czwarty, wycofanie konwencji stambulskiej. Konwencja stambulska, mało kto w Polsce wie dokładnie, co to jest. To jest niby przed przemocą, że ma chronić kobiety i dzieci. W praktyce nie ma tam żadnych przepisów, które byłyby nieobecne w naszym systemie prawnym. Mało się o tym w Polsce mówi. Mamy jeden z niższych w Europie, najniższych statystyk przemocy domowej. I tak naprawdę nie jest nam potrzebna żadna międzynarodowa konwencja, żebyśmy poprawiali narzędzia walki z przemocą. Natomiast ta konwencja wprowadza program lewicowy w szatkach po prostu prawa międzynarodowego. Już w tej chwili, w tym razem jest pierwszy rok, kiedy polski rząd musiał napisać raport do świeżo powołanego ciała międzynarodowego o tym, jak tą konwencję wypełnia. Więc to są rzeczy, o których się kompletnie w mediach nie mówi. Natomiast prezydent Andrzej Duda w kampanii 5 lat temu obiecał, że ta konwencja będzie wypowiedziana. PiS o tym mówił. Jak PiS był w opozycji, to chciał ją wypowiedzieć. Niestety, oni wszyscy, zaufanie konserwatywnych wyborców, których wiem, że w Małopolsce jest wielu, PiS uważa tutaj Małopolskę za swój bastion, no to zaufanie zostało totalnie zawiedzione. I teraz jest tylko pytanie, jak to jest, że do wielu ludzi to nie dotarło? Dlaczego media o tym nie mówią? Dlaczego media tego nie przedstawiają w sposób po prostu zgodny z prawdą? Nie chodzi o żadną propagandę. Jest konkretna obietnica, jest brak realizacji, niezrealizowane, zaufanie zostało nadużyte, trzeba szukać innych reprezentantów. Następna sprawa. Tradycyjny model rodziny, nie dla tak zwanych małżeństw jednopłciowych. To nie tylko kwestia małżeństw, ale także związków, jakiejkolwiek instytucjonalizacji. Widzieliście wywiad prezydenta Andrzeja Dudy gdzieś tam z lutego. Mówił w tym wywiadzie, że jakby tam przyszli do niego ludzie z tych organizacji homoseksualnych, przynieśli mu jakiś tam projekt, który by regulował status osoby najbliższej, no to on by rozważał podpisanie. Do kogo to jest puszczanie oka? Dzisiaj prezydent Andrzej Duda próbuje puszczać oko do konserwatystów, a wtedy do kogo puszczał oko? Co to w ogóle jest za polityka jakiegoś takiego kręcenia po prostu? Prezydent bez poglądów to jest słaby przywódca. Pytanie, czy jest komukolwiek w Polsce potrzebny prezydent, który sam nie wie, co myśli w fundamentalnych sporach światopoglądowych. Moja linia jest tutaj, powiedziałbym, boleśnie jasna i prosta. Od 20 lat głoszę dokładnie te same poglądy, w 100% konserwatywne. Jak ktoś ma z tym problem, to po prostu mnie nie lubi. Natomiast jest duża grupa ludzi w Polsce, na szczęście, która ma konserwatywne przekonania i która to docenia. Nie zmieniłem nic, ani o zdanie. Dziękuję bardzo. Nie zmieniłem ani o zdanie swoich przekonań i artykułowanego programu w tych sprawach, o których tutaj mówimy, programu społecznego, programu w sprawach kulturowych. Od czasu, kiedy byłem najmłodszym posłem w polskim Sejmie, wybranym już 15 lat temu. Z list, uwaga, Ligi Polskich Rodzin, a więc partia, która kładła zręby programu prorodzinnego. I wiecie, kto nam przeszkadzał wtedy? PiS. PiS był partią, która nie wierzyła w to, że da się realizować jakiś program prorodzinny na forum parlamentarnym. A Platforma, to jest dopiero dobra historia, bo Platforma wtedy złośliwie głosowała za, jako partia opozycyjna, żeby PiS-owi jeszcze przeszkodzić. Także tu są partie tak warte siebie, że aż trudno czasem uwierzyć. Następna i ostatnia sprawa, stop finansowaniu organizacji LGBT. Słuchajcie, to co się dzieje w całym kraju od roku, dwóch, to się nie dzieje samo. To się nie dzieje samo, że oni robią w tej chwili imprezy po całym kraju. To jest ruch bardzo dobrze finansowany i to nie dotyczy tylko ruchu LGBT. To dotyczy także ruchu feministycznego, to dotyczy także tej całej kulturowej lewicy z jej głównymi ośrodkami. Pewnie słyszeliście w mediach, że George Soros finansuje różne organizacje o profilu lewicowym po całym świecie. I niektórzy uważają, że to jest jakaś teoria spiskowa. Zajrzyjcie sobie na stronę Krytyki Politycznej. Oni wprost piszą o tym, że dostają rok w rok duże pieniądze z tak zwanego Funduszu Społeczeństwa Otwartego. To jest międzynarodowa fundacja George'a Sorosa. Co róż dochodzą gdzieś informacje, a to z Austrii, a to z Węgier, że jakieś państwo przegoniło fundację George'a Sorosa. To nie do końca jest prawda. Niestety, rządzącym we wszystkich państwach brakuje odwagi, żeby zrobić jedną prostą rzecz, a mianowicie zablokować zagraniczne finansowanie kulturowej lewicy. I to jest postulat, z którym ja wyszedłem wraz z postulatem delegalizacji Antify kilka dni temu przed polskim Sejmem.
to jest moim zdaniem bardzo trudno będzie nawet tym umiarkowanym przedstawicielom polskiej klasy politycznej odrzucać ten postulat po tym, jak wyszedł z tym prezydent Trump. No bo wiecie, jak to są polscy politycy. Jak prezydent amerykański coś powiedział, to dla nich świętość, prawda? Już wtedy trzeba tak zrobić, no bo nie mógł się prezydent amerykański pomylić, skoro jest prezydentem i skoro jest prezydentem Ameryki. No więc może dotrze do nich ten argument, że można uznać skrajną lewicę, można uznać skrajną lewicę za organizację właśnie terrorystyczną zagrażającą. I teraz ktoś powie, o, Bosak chce tutaj ograniczać, co on sobie wymyślił, będzie nam zabraniał finansowania. Ale zobaczcie Państwo, to nie jest jakiś mój wymysł. Przyjrzyjcie się przepisom o finansowaniu partii politycznych. Czy wiecie, że my, działając jako partie polityczne, nie możemy przyjąć ani złotówki od donatorów z zagranicy, nawet jak są Polakami? Nie możemy. Wiecie, że komitet wyborczy nie może przyjąć ani złotówki z zagranicy, a jednocześnie fundacje, które wprost zajmują się polityką, na przykład organizują wielkie polityczne konferencje, kampanie przekonywania społeczeństwa do czegoś, mogą przyjmować miliony. No to gdzie tu logika? Albo zakładamy, że mamy demokrację i rywalizacja różnych sił politycznych ma się odbywać w ramach naszego społeczeństwa i sprawdzamy, kto silniejszy, kto liczniejszy, kto lepiej zmobilizuje darczyńców, kto więcej pieniędzy wyłoży na kampanię przekonywania społeczeństwa. No albo tworzymy sobie takie reguły gry, w których jedni dostają miliony z zagranicy, a drudzy funkcjonują za tysiące złotych otrzymywane od polskiego obywatela. No tylko, że to nie ma już wtedy nic wspólnego z demokracją. To ma dużo wspólnego z takim ustrojem, jak mamy w Rosji, tak? Demokracja sterowana. Jest ośrodek, który programuje, jak ma działać demokracja, a społeczeństwo nie ma znaczenia. Jeżeli chcemy, żeby rywalizacja różnych sił ideowych w społeczeństwie miała realne znaczenie, a przecież to jest główny postulat demokracji, no to powinno być tak, że równoważenie się ideowe i konkurencji jest w ramach naszego społeczeństwa. I tutaj się pojawia ten postulat, żeby zakazać finansowania tego wszystkiego z zagranicy. Moim zdaniem jest to postulat ściśle, wiem, że może niektórych to zdziwi czy zaniepokoi, ale jest to postulat ściśle wolnościowy, bo wolność to jest coś, co ma przynależeć naszemu społeczeństwu, a nie, że przychodzi każdy z zagranicy lobbysta i finansuje dowolne poglądy. Wiecie Państwo, jakie fundacje w Warszawie są najbogatsze z politycznych? Kto zgadnie? No mówcie nazwy. Jakieś lewicowe. Lewicowe, no to nie, niekoniecznie. Batorego jedna z najbogatszych, ale jakby grupę fundacji podać, co je łączy. No, śmiało, śmiało. Nie słyszę. Śmiało. Soros, słuchajcie, Soros finansuje fundację Batorego. Ona jest bogata, ona ma kupę pieniędzy i wspiera różne inne, ale nie. Tego tematu w ogóle też nie ma w debacie i dlatego chcę o tym powiedzieć. To są niemieckie fundacje polityczne. Niemiecki rząd transferuje ogromne pieniądze do fundacji. Każda niemiecka partia polityczna ma fundację, a ta fundacja ma swoje filie. I w Warszawie każda fundacja polityczna głównej niemieckiej partii politycznej ma swoją filię. A ta fundacja z kolei wydaje kupę pieniędzy na pisanie analiz, ekspertyz, zatrudnianie polskich polityków, zatrudnianie polskich dziennikarzy do pisania różnych analiz i opinii. I moim zdaniem to jest faktyczna przyczyna, jedna z faktycznych przyczyn, dlaczego tak się boją tego tematu rządzący. Dlatego, że oni są gotowi prowadzić w mediach wojenki na odcinku niemieckim, na odcinku jakimś tam lewicowym, ale jak przychodzi co do czego, to oczywiście żadnych konkretnych. Pamiętacie sprawę Fundacji Otwarty Dialog? Ludmiła Kozłowska, pan Kramek, robienie polskiego Majdanu. Finansował ich kazachski oligarcha podobno. I była wielka draka, że finansowanie za granicę, że tu obalać będą demokrację. I co? I nic się nie zmieniło. A wystarczyłaby prosta zmiana przepisów, że nie można po prostu fundacji zajmujących się w Polsce polityką finansować za granicę. Także wracając do tematu Karty Polskiej Rodziny. To są konkretne rozwiązania. My nie rzucamy słów na wiatr. Wszystkie 6 punktów, które wymieniłem, jest możliwe do wprowadzenia od zaraz. To nie są skomplikowane rzeczy, jak się mówi w mediach. To są rzeczy proste. Siada kilku prawników, wdraża to, jeżeli będziemy mieć większość do przegłosowania. I tą większość zbudujemy. W tej chwili wybory prezydenckie. Budujemy podstawy pod nowy, wielki, polityczny ruch ideowej prawicy połączonych sił. Za 3 lata, sami już widzicie, w którą stronę idą sondaże, musimy utrzymać ten pozytywny trend i robimy to wszystko, o czym mówimy. Koniec z polityką frazesów. Koniec z polityką bałamucenia prawicowych wyborców w Polsce. Zacznijmy politykę czynów. Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak!
Bosak! Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak! Jak mówi pan prezes Korwin-Mikke, Bosak, ale w Ostrogach. Tak mówi. Szanowni państwo, to wszystko warto jeszcze widzieć w perspektywie szerszej, głębszej. Za parę dni rocznica okrągła, 80 lat, pierwszy transport z Tarnowa do Auschwitz. Trzeba odzyskać Auschwitz dla Polski i Polaków, bo to jest strefa de facto eksterytorialna. Nasz kandydat będzie tam po to, żeby... Nasz kandydat będzie w Oświęcimiu Auschwitz, żeby dać wyraz tej pamięci, bez której nie ma mowy o przyszłości. Bo zła historia jest matką złej polityki. Jeśli nie odrabiamy lekcji z przeszłości, to nie znajdujemy prawidłowych rozwiązań na przyszłość. Dzisiaj wspomniał o tym Krzysztof Bosak. 700 lat kultu Bożego Ciała na ziemiach polskich. Wtedy, w 1320 roku, biskup krakowski Nankier, taki bardzo krewki biskup, dzielny człowiek, zaprowadził to święto i 700 lat je świętujemy. I niech się komuś nie zdaje, że można budować przyszłość Polski w oderwaniu od tej historii. Bo nie trzeba być człowiekiem pobożnym, wystarczy być człowiekiem uczciwym, intelektualnie, żeby rozumieć, że to jest rdzeń, że to jest fundament, baza cywilizacyjna. Nie trzeba się za żyle przyjaźnić i serdecznie kochać z własnym proboszczem, żeby to rozumieć, że kto dokonuje zamachów na bezpieczeństwo wiary, tak jest, świętej katolickiej, normalnej rodziny i polskiej własności, to jest jakiś łobuś, łobuz, rabuś, oszust. I nie może on mieć dobrych propozycji dla narodu, który od tysiąca lat funkcjonuje, jest w wielkiej grze o przyszłość, o przetrwanie cywilizacji. I tutaj w Tarnowie rzecz w tym, żebyście państwo pamiętali o tej przeszłości po to, żeby sobie nie dać wcisnąć byle podróby, żeby sobie nie dać wcisnąć byle obietnic na otarcie łez, żeby się nie dać oszukać na tę następną kadencję, miejcie to poczucie dumy formatu. Tego się nie kupi na Allegro, ani w żadnym sklepie. Takiej przeszłości, takiej pamięci historycznej. Tego nie można sobie narysować, skleić, uszyć. To się po prostu ma albo nie ma i Polacy mają. I w związku z tym nie wchodźcie państwo w sieć fałszywych alternatyw, nie dajcie się wpędzić w tę frustrację wieczną, co tu będzie mniejszym złem. Wybierajcie większe dobro. Wybierajcie narodowca, wolnościowca, tradycjonalistę, konserwatystę. Wybierajcie Krzysztofa Bosaka, ponieważ on nie jest sam. Wybierając Krzysztofa Bosaka, wybieracie w pakiecie nasze środowiska, wymienione wcześniej, tu reprezentowane silnie, tak, ze mną pan poseł Berkowicz. Panie Konradzie, niech pan, może nie złamiemy tej ławeczki, tak? O, zamieńmy się miejscami, panie Krzysztofie. Tak, może się nie złamie, tak? No to jest próba taka, próba przeciążeniowa. Proszę nie zwracać. Tak. Szanowni państwo, to właśnie jest Konfederacja. A tu z nami Czesław Kwaśniak, tak, a tu z nami chrześcijańskie rodziny i szereg innych środowisk, które się zgadzają co do tego, że tu ma być Polska, a nie land eurokołchozowy. Ma być Rzeczpospolita Polska, a nie Rzeczpospolita przyjaciół Polin prezydenta Dudy.
nasz kandydat Krzysztof Bosak koncentruje się dzisiaj, bo w ogóle jest skoncentrowany w tej kampanii jak żaden inny polityk. Koncentruje się na jednym z tematów. Mówi dziś o rodzinie, o bezpieczeństwie naszych dzieci, wnuków. Dlatego, że stara się on i jego sztab i stara się ze świetnym skutkiem zaprowadzić porządek w tej kampanii, być merytorycznym, a zatem nie wszędzie mówić o wszystkim, tylko mówić po kolei, odhaczać tematy tak, tak, nie, nie. A zatem, jeśli tak jest, brawo Krzysztof Bosak. Zatem jeśli ktoś dzisiaj tutaj zatrzymał się przypadkiem i w ogóle dziś pierwszy raz się dowiaduje o tym, że jakaś kampania prezydencka się toczy, to bardzo proszę o zainteresowanie konferencjami, wystąpieniami, przemówieniami Krzysztofa Bosaka. Jak Polska długa i szeroka, było tego już sporo. Bardzo proszę rozumieć, że to jest projekt całościowy, że to jest szeroka, pełna agenda, że to nie tylko życie ludzkie, które ma być w Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczne, ma być bezpieczne, bo jak nie jest bezpieczne życie małych ludzi, na przykład tych, co się jeszcze nie zdążyli urodzić, to nikt i nic nie jest potem bezpieczny. Tak, tu koledzy mają kartkę. Jest skrupulatny, skrzętny i właśnie zorganizowany, to ja pozwolę sobie troszkę tutaj wnieść chaosu w tę kampanię i przywołać inne tematy, żebyście Państwo mieli jasność, że tutaj jest wszystko w pakiecie i to jest pakiet, który w sumie to jest chwilami aż żenujące, jak łatwo było nam skonstruować ten pakiet, bo na bezrybiu i rak ryba. Po prostu jest tyle tematów tabu, jest tyle tematów zakazanych, jest tyle spraw, o których nikt nie mówi i wszyscy upierają się, że nie ma tematu, no cóż, bardzo to było proste zostać partią prawdziwie konserwatywną, prawdziwie antysystemową, bo to nam wszystkim idzie z serca i my właśnie nie czytamy z kartki, tylko wszystko to mamy w sercu i pod czaszką, więc dorzucam, szanowni Państwo, stop 447, stop bezczelnym, nieuzasadnionym roszczeniom żydowskim wobec Polaków. Zostałem nominowany na antysemitę minionego tygodnia, ponieważ jakieś media w państwie położonym w Palestynie odnotowały, że ja mówię, że jeśli się komuś zdaje, że korona panika anulowała te roszczenia i uroszczenia, to jest naiwne. Tak to odnotowali. To jest straszny antysemityzm, tak powiedzieć, prawda? Że wrócą te roszczenia. No i teraz pytanie, kto będzie na narodu czele, kiedy te roszczenia wrócą, tak? To jest pytanie, czy będą ci ludzie, którzy negocjowali sprawę zmiany ustawy o IPN w taki sposób, że pojechali tajnie emisariusze i w willi Mossadu pod Tel Awiwem przeprowadzili kapitulację na tym odcinku, czy ci ludzie mają reprezentować polski interes narodowy, polską rację stanu? Nie, potrzebujecie tam Krzysztofa Bosaka, który wraz z Konfederacją miał w tej sprawie na szczęście, ciesząc się wsparciem i zaufaniem znacznie szerszych środowisk patriotycznych, mieliśmy w tej sprawie jasne zdanie. Dalej, aneks do raportu o likwidacji WSI. Pamiętacie Państwo, że było coś takiego, tak? Bezpieka sowiecka, jeszcze sowiecka, mająca ciągłość w Polsce od czasów towarzysza Sierowa do 2007 roku. No i powstał taki raport o likwidacji, aneks do tego raportu. I jak wygrał pan prezydent Duda poprzednie rozdanie, to się jakiś czas potem spotkali z panem prezesem, premierem, naczelnikiem żoliborskim Kaczyńskim i był taki komunikat prasowy, że tego aneksu nie warto publikować, bo on jest nieciekawy. Nieciekawy, więc ja państwu ręczę, że jak Krzysztof Bosak
będzie miał coś do powiedzenia. I jak ten aneks jest taki nieciekawy, to Krzysztof Bosak go opublikuje w poniedziałek, państwo przeczytacie go ziewając we wtorek i we środę już nikt nie będzie pamiętał. Ale on go opublikuje. Ale on go opublikuje. Życie ludzkie, zobaczcie, jaka chwila dziejowa. Jest większość parlamentarna, większość sejmowa. Za życiem jest projekt stop aborcji eugenicznej. W Sejmie nie trzeba go pisać, nie trzeba wymyślać. A nie ma głosowania, bo nie ma woli politycznej. Tylko po stronie Konfederacji, tylko po stronie Krzysztofa Bosaka jest wola polityczna w tej sprawie. Sprawa własności w Polsce zagrożona nie tylko przez zewnętrzne roszczenia, ale także przez wewnętrzny fiskalizm. Fiskalizm, po prostu grabież, którą prowadzą w Polsce całkowicie bezkarnie biurokraci i banksterzy. Ale o tym więcej pan poseł Berkowicz. Jeszcze nim Konrad, to ja się będę, przepraszam. Dlatego, że ja chciałem zejść z tej ławki i się usprawiedliwić, dlaczego zejdę. W każdym mieście, gdzie jestem, jest sporo osób, które chcą zrobić zdjęcie. Zapraszam państwa, ja teraz tutaj stanę, koledzy Andrzej, Damian, tak, pomogą mi w tym, żeby to szło sprawnie. Każdy, kto zrobi zdjęcie, wyświadczy mi ogromną przysługę w kampanii wyborczej, jeśli wrzucicie to później na społecznościówki. Bo dzięki tym zdjęciom po prostu ludzie widzą, gdzie ja byłem i widzą, że mam kontakt z wami, czyli z sympatykami, że jestem normalnym człowiekiem prowadzącym normalną kampanię wyborczą, w której nie boimy się bezpośredniego kontaktu z ludźmi, nie odgradzamy się szpalerem borowców, ochroniarzy, tylko po prostu rozmawiamy z każdym, kto ma na to ochotę, często tak długo, jak długo wy macie siły. Także ja tutaj schodzę z tej ławki, zapraszam. Natomiast oddaję głos Konradowi do przemówienia i chcę jeszcze pozdrowić w sposób szczególny działaczy, których tu widzę, Flagi Młodzieży Wszechpolskiej, organizacji młodzieżowej, z której się wywodzę. Jeżeli ktoś z nich będzie, ktoś z was będzie chciał zabrać głos, to też tutaj po Konradzie jest miejsce. Ja tu zostanę dłuższą chwilę, także tutaj mam nadzieję, że też lokalni liderzy zabiorą głos. I gorąca z mojej strony zachęta, poznawajcie się z lokalnymi liderami naszych sił w Konfederacji Skupionych. Partia Korwin, Ruch Narodowy, Korona, organizacje młodzieżowe, jak młodzi... Przepraszam, macham tu na Janusza Leśniaka z Korony Tarnowskiej właśnie, żeby wreszcie się przedarł do nas. Młodzi dla Wolności, Młodzieżowa Organizacja Partii Korwin, Młodzież Wszechpolska, Młodzieżowa Organizacja działająca w ruchu narodowym, szeroko pojętym. Rozważcie swoje kontakty z tymi środowiskami, dlatego że jesteśmy tak silni, jak silne jest usieciowienie naszego społeczeństwa. Żebyśmy nie widzieli się tylko raz na 5 lat przy okazji jakichś wieców wyborczych, konferencji, tylko żebyśmy się poznawali, żebyście wy służyli swoim potencjałem, a my żebyśmy służyli swoimi możliwościami wam. Do tego potrzebny jest kontakt osobisty, żebyście się pododawali do odpowiednich regionalnych grup facebookowych, żebyście byli na naszych listach telefonicznych, e-mailowych. Mówię to całkiem poważnie. Wszystkie osoby, które tutaj są, poznaliśmy w którymś momencie w trakcie naszej działalności. Na przykład Andrzeja, to co Andrzej pokażę. Andrzeja poznałem w trakcie kampanii parlamentarnej w zeszłym roku. On mówi, że poznałem trochę wcześniej, ale ja jego poznałem w zeszłym roku w trakcie kampanii w województwie łódzkim i świętokrzyskim. Przy drugim spotkaniu zacząłem się zastanawiać, co to za gość, chyba już go widziałem. I okazało się, że to nasz działacz, który kandyduje z naszych list, który w jednym województwie mieszka, w drugim pracuje, kandyduje. I tak się poznajemy, tak się tworzą nasze struktury. Dzisiaj podróżujemy razem po kraju i prowadzimy kampanię wyborczą. Zapraszam was gorąco do współpracy. Włączajcie się w to. Zmienimy Polskę razem. Mamy wizję Polski opisaną w naszym wspólnym programie. Mamy przetestowaną współpracę. Pokazujemy nową jakość pracy politycznej. Mamy odwagę, mamy motywację, mamy energię. Mamy dużo czasu przed sobą, bo nie mamy jeszcze 70-80 lat. Nie jesteśmy na wylocie ze sceny politycznej, tylko bardziej na wejściu. Przebijamy się, idziemy niezależnie od wszystkich przeciwności. I możecie iść z nami. Zapraszamy do wspólnej przygody. Państwo, Krzysztof Bosak dużo mówił o konkretach, więc ja może powiem trochę o ideach, które są mi bliskie. I w ten sposób powiem, kim jestem, a później zdradzę wam tajemnicę, na kogo mam zamiar głosować. Otóż ja jestem wolnościowcem. Konserwatywnym liberałem. Też tak to się określa, chociaż słowo liberał jest tak
kradzionej przez lewicę i paskudzone przez lewicę, że czasem staramy się go unikać. I co to oznacza? Oznacza to, że chcemy powrotu do tradycyjnych wartości cywilizacji europejskiej. Nasi zwolennicy, zwolennicy wolnościowców właśnie tego wolnościowego komponentu Konfederacji wykrzykują często na wiecach takie trzy hasła: wolność, własność, sprawiedliwość. Co one oznaczają? No właśnie wolność, to znaczy wolność indywidualna, czyli oznacza to, że każdy dorosły człowiek ma prawo robić wszystko, nawet sobie szkodząc, dopóki nie narusza wolności drugiego człowieka. Wolność mojej pięści kończy się na wolności twojego nosa, prawda? Co oznacza własność? No własność oznacza prawo do dowolnego dysponowania owocami własnej pracy. Ja coś wypracowałem i robię z pieniędzmi, które zarobiłem, co chcę. I sprawiedliwość to jest nic innego, jak wymierzanie sprawiedliwości, wymierzanie kar tym, którzy chcą naszą wolność i własność naruszyć, czyli gwałcicielom, mordercom, złodziejom i tak dalej, i tak dalej. To są trzy takie ważne wartości z punktu widzenia ustroju państwa, ważne dla mnie wartości, które wyznaczają dalszy program i z którego płyną konkrety, o których mówił tu również Krzysztof Bosak. Ale to, co ważne, żeby o tym powiedzieć, bo to jest ideologia, to są idee wielkie, to jest to, że to nie jest jakiś nowy konstrukt społeczny, politologiczny, z którym my tu chodzimy jako rewolucjoniści, chcemy zaprowadzić nowy wstęp. Jesteśmy oczywiście w Tarnowie zaczynamy drugą część naszej trasy po Polsce, Bosak w trasie, choć pogoda dzisiaj niezadowalająca, to tak jak w poprzednich dniach i w poprzednich wizytach wreszcie polskich miast, mieszkańcy Tarnowa pojawili się na spotkaniu z Krzysztofem Bosakiem licznie. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten terminarz, pojawimy się jeszcze w najbliższych dniach, oczywiście w Krakowie, będziemy również w Katowicach, na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, również będziemy w Opolu czy Przemyślu. Wszystkie te wydarzenia możecie znaleźć na Facebooku, między innymi na profilu Krzysztofa Bosaka, czyli na tym, na którym się obecnie znajdujemy, a także na profilu sztabu, czyli Bosak 2020. Zaglądajcie koniecznie na tym zdarzeniu, udostępniajcie je, dołączajcie, odsyłajcie znajomym. No i cóż, ja odwracam kamerkę, bo trochę porozmawiamy dzisiaj z mieszkańcami Tarnowa. Dokładnie tak. Panowie, dzień dobry, jesteśmy na żywo. No w Tarnowie dzisiaj taka pogoda niezachwycająca, przed chwilą dosyć mocno padało, a jednak panowie tutaj przyszli na to spotkanie. Dlaczego? Chcieliśmy zobaczyć na żywo, jak wygląda debata dotychczas. Ja to przynajmniej miałem okazję oglądać tylko w internecie. Jak właśnie naruszeniem tej podstawowej... Jak wrażenie? No bardzo fajnie. Bardzo fajnie na żywo zobaczyć. Która przychodzi do firmy często rodziny, zna przypadki, polityków, że sprawdzają czystość rąk, zakazuje palenia papierosów na żywo. Balkonie, bo takie pan sprawa. Zgadza się z tym, co mówił tutaj Krzysztof Bosak, co mówił Grzegorz Braun, co mówi teraz Konrad Berkowicz? Oczywiście. Ja podzielam te poglądy jak najbardziej. A z którymi z tych poglądów, postulatów się panu utożsamia najmocniej? Które są panu... No najbardziej bliskie. Widziałeś ten mocny ketonal, gdzie wydaje mi się, że ja widziałem tydzień temu, że to twoja żona dostała narodowościowe, na ty nie masz prawa go brać, także wypluj natychmiast, oddaj taka to, inaczej tradycyjna rodzina. I zostanie no i tutaj dzisiaj nie były poruszone te tematy, ale również z takiej bardziej sfery podatkowej, prowadzenia działalności, które też Konfederacja przedstawia, no to też również te poglądy podzielam. Super, dziękuję bardzo. Jedziemy do chłopaków z Młodzieży Wszechpolskiej, bo tam już wcześniej zauważyłem flagi właśnie tej organizacji. Przepraszam bardzo. Mówi, słuchaj sąsiedzie, widzę, że uczysz swoje dziecko. Przepraszam. No i jest Młodzież Wszechpolska. Witam. Jesteśmy na Facebooku, oczywiście na profilu Krzysztofa Bosaka. Lokalny oddział tutaj w Tarnowie Młodzieży Wszechpolskiej? Nowy Sącz. Przyjechaliście specjalnie na to spotkanie z Nowego Sącza. Dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że chcemy wspierać naszego kolegę Krzysztofa Bosaka, wychowanka Młodzieży Wszechpolskiej. Byłego prezesa. Byłego prezesa. Osoba, która jest głęboką relację z nim po prostu, bo szerzy naszą ideę, jest najlepszą wysokiem Młodzieży Wszechpolskiej. Powoli ta kampania zmierza do końca, jesteśmy na finiszu. Jak wy, jeśli chodzi o Młodzież Wszechpolską, o struktury Młodzieży Wszechpolskiej, jeszcze chcecie tutaj pomóc właśnie na tej końcówce kampanii? A
angażujemy się lokalnie w rozwieszaniem materiałów promocyjnych, banerów i plakatów. Robiliśmy też dużo takich akcji lokalnych, rozdawaniu też ulotek i tych rzeczy lokalnie. I jak wygląda odbiór? To zależy właśnie od ludzi, jak na to reagują, ale zazwyczaj tak powiedzmy na ustalenie i zaciekawienie podchodzą do tego. Super, jasne, dziękuję bardzo. No i idziemy dalej. Długa kolejka oczywiście do Krzysztofa Bosaka, żeby sobie zrobić z nim to pamiątkowe zdjęcie i też chwilę porozmawiać. No, w każdym mieście, w którym który odwiedza Krzysztof Bosak, oczywiście jest czas dla sympatyków. Przecież po to Krzysztof Bosak jeździ, po to spotyka się ze swoimi wyborcami. Dziewczyny, jesteśmy na żywo. Już udało się zrobić zdjęcie, czy dopiero w kolejce? Dopiero w kolejce. To dlaczego dzisiaj tutaj przyszłyście albo przyjechałyście? Bo być może, nie wiem, czy jesteście tutaj? To skąd przyjechałyście? Tak, dotychczas śledzimy cały czas los naszego kandydata. Że podobno, właściwie nie ma innego kandydata. To znaczy nie może być tak, że ktoś ma trochę więcej. Staramy się namówić wspólnego tego, że żyjemy w takim terenie, a nie innym. Staramy się namówić jak największą ilość rodziny i znajomych. Czy mnie imprezował, i z jakim skutkiem te rozmowy mają miejsce? Bardzo średnio. Trzeba przyznać, że niedawno tutaj kandydat na prezydenta Trzaskowski. Jego korzenie sięgają Tarnowa, bo jego pradziadek był tutaj dyrektorem jednego z liceum. Zgodny z podstawowym jest bardzo dużo też elektoratów. I wyobraźmy sobie, teraz przychodzi sąsiad do sąsiada i mówi, ale staramy się coś sąsiedzie. To dlaczego w takim razie Krzysztof Bosak? Ja na nas, ponieważ jesteśmy chrześcijanami, ponieważ mamy te same wartości. Zauważmy, ponieważ jest jedyną otwarcie, masz dużo ładniejszą żonę, więc w imię sprawiedliwości społecznej co dwa dni powinien się wymieniać, bo nie może być tak, że ty masz lepiej ode mnie. No to by była sprawiedliwość społeczna, prawda? Czyli te kwestie światopoglądowe tutaj przeważają. No, jesteśmy już lekko na finiszu kampanii prezydenckiej do 28 czerwca. Coraz mniej czasu. Pani zdaniem, czego potrzeba, by Krzysztof Bosak wszedł do tej drugiej tury wyborów? No bo o to w tej chwili toczy się walka i ten dystans pomiędzy pierwszą trójką a Krzysztofem Bosakiem, który notuje w sondażach czwarte miejsce, no cały czas się zmniejsza. Czego potrzeba, żeby Krzysztof się znalazł w tej drugiej turze? Szeroko działać tam w tych społeczeństwach. I jeszcze wejdę w słowo panu premierowi, bo pan nur, gdzie możemy po prostu jak najwięcej podziałać i namawiać ludzi, namawiać. Nie wiem, jak to zrobić. Ja przypomnę, że nasz żywy często nie da się kogoś po prostu przyciągnąć na naszą różni stronę, się, ale należy merytorycznie rozmawiać i argumentować. Jasne, dziękuję bardzo. No właśnie, słuchajcie, odwiedzajcie, bądźcie aktywni na tych mediach społecznościowych. Na Facebooku oczywiście, również na Instagramie, profil twitterowy, czy Krzysztofa Bosaka, czy sztabu, również YouTube Krzysztofa Bosaka, YouTube Konfederacji, więc tam zaglądajcie koniecznie, bo pojawiają się tam cały czas materiały. Dzień dobry panowie, jesteśmy cały czas na żywo na profilu Krzysztofa Bosaka. Jakie nastroje tutaj w Tarnowie, jeśli chodzi o kampanię prezydencką, jeśli chodzi o kandydaturę Krzysztofa Bosaka? Tak, wydaje mi się, że Tarnów jest dosyć konserwatywnym miastem, także poparcie dla Bosaka będzie dość wysokie. Aczkolwiek myślę, że większość Tarnowa będzie zastanawiać między PiS-em a Bosakiem. Przed chwilą rozmawiałem tutaj z panią, która mówiła, że no, Rafał Trzaskowski może liczyć na dosyć duży elektorat tutaj w Tarnowie. Tak, dlatego że no, pradziadek pana Trzaskowskiego pochodzi z Tarnowa, no i tutaj jakby też to ma mieć, powodować jakiś, ma być takim czynnikiem, tak, którego Trzaskowski, Rafał Trzaskowski ma zrobić tutaj to dosyć dobry wynik. Tak, słyszałem też o tym, ale wydaje mi się, że jeśli tak by patrzeć na jakieś dalekie rodziny, to w każdym mieście można kogoś znaleźć, także dla mnie to nie ma żadnej różnicy. To jeśli chodzi o Krzysztofa Bosaka, bo o kandydacie Konfederacji chciałbym z wami porozmawiać. Dlaczego? Dlaczego młodych ludzi takich jak wy, kandydat Konfederacji do siebie przyciąga? Mi się wydaje, że głównie przez swoją merytoryczność, aczkolwiek to stuprocentowo jeszcze mnie nie przekonuje. Muszę się zastanowić nad kandydatem, którego wybiorę na wyborach. To w takim razie nie przekonuje w których kwestiach? Co jeszcze zasiewa taką wątpliwość? No, moje poglądy są trochę mniej konserwatywne na pewno niż u pana Krzysztofa. W kwestii bardziej gospodarczej, czy w kwestii światopoglądowej? Światopoglądowej, bo gospodarczo bardzo mi się podoba. Czyli z czym konkretnie pan się tutaj by nie zgadzał?
może nie jakieś konkretne postulaty, ale ogólnie jego światopogląd taki konserwatywny na wszystkie kwestie światopoglądowe, bo gospodarczo naprawdę podoba mi się program Konfederacji i pogląd Krzysztofa na Krzysztofa. Czyli w sumie przeszedł pan trochę z ciekawości, trochę co, żeby porozmawiać z Krzysztofem? No chciałem tutaj posłuchać, właśnie słucham ostatnio przemówienie różnych kandydatów i żeby wybrać jak najlepszego dla mnie. O co chciałby pan zapytać Krzysztofa Bosaka? No bo będzie taka możliwość oczywiście, tak? Po to Krzysztof odwiedza miasta, by porozmawiać z sympatykami, z potencjalnymi wyborcami również oczywiście. Nie, wydaje mi się, że na razie wszystko jasne jak dla mnie. Bardzo podobało mi się przemówienie, także... Dobra, to dzięki, lecimy dalej oczywiście. A no właśnie, tutaj taki fajny plakacik, już wcześniej go zobaczyłem. Jesteśmy na żywo oczywiście. Co my mamy? Mamy na tegoroczne wybory, nawet Wyspiański poszedł na Bosaka, czyli jak rozumiem, tegoroczna matura z języka polskiego to znów wesele, o dziwo. Oczywiście wesele wspaniałe, pełne wielu symboli, które tak naprawdę pokazują nam też sens tego, czym ta polskość była, jak ta polskość się kształtowała. I myślę, że ten trud, który włożyli wszyscy nasi przodkowie, to, że Polacy żyli w sposób godny, że Polacy mieli swoje własne państwo, żeby je odbudowali, żeby mogli żyć jakoś normalnie, nie może być zaprzepaszczony przez politykę obecnego rządu. Tak, to byłoby głupie, jeżeli byśmy pokoleń tylu trud zmarnowali w tym zielonym biegu w tak krótkim czasie. No bo to jest bez sensu, moim zdaniem. Krzysztof Bosak mówi również właśnie o tej przyszłości, o kształtowaniu polskości, o pewnej takiej nowej jakości w polskiej polityce, merytoryczności tak, również, jako takiej merytorycznej opozycji parlamentarnej. To w takim razie, co dla pana te terminy oznaczają i jak pan widziałby w takim razie przyszłość Polski w oparciu o to wszystko, co mówi Krzysztof Bosak? Myślę, że temat jest bardzo rozwojowy jednak, że patrząc na to, że Konfederacja jako ruch oddolny kształtuje się bardzo powoli pod kątem tego, bardzo powoli, może inaczej, szybko się kształtuje, natomiast chodzi o to, że struktury, które wokół niej rosną, musiałby podnieść i sukces wynikający z tej pewnej świeżości na inny poziom, żeby to nie była kolejna partia, która szybko zniknie z polskiej areny politycznej, tylko to, żeby to była partia, która będzie w stanie tymi strukturami faktycznie oddolnie sprawować rząd nad nie tylko i wyłącznie polityką z państwa, ale również nad tym, jak to państwo faktycznie się oddolnie funkcjonuje. Bo kadry są niezbędne kadry ludzi, którzy są ideowi i którzy robią swoją robotę po prostu dobrze w każdej dziedzinie życia. Od prawników przez tak naprawdę nauczycieli, którzy kształtują młode pokolenia wchodzące w żywot. Ja teraz jestem maturzystą w tym roku właśnie. W związku z tym nawiązuję właśnie do tematu tej matury, prawda? I jak jak poszła matura, tak na chwilę odbiegając od tematu. Dobrze, mam nadzieję, że tak. Ale jestem dobrej myśli generalnie. Jeszcze historia mnie czeka, natomiast to za chwilę. Historia, język polski, czyli co? Polski i bardziej angielski. I jeszcze angielski. No to jeśli ktoś zdaje historię na maturze, to mamy kilka możliwości, ale możemy też zawęzić oczywiście krąg wyboru. Może być to prawo, może być to politologia, stosunki akurat międzynarodowe. Akurat trafił kolega, także to będzie prawo. Czyli prawo. Tak, najprawdopodobniej tak, jeżeli się uda. I mam nadzieję, że będę mógł w tej roli służyć państwu i narodowi po prostu w jak najlepszy sposób, prawda? Bo to jest coś, co jest pewną powinnością, tak? Człowiek, wkraczając w dorosłość, musi wybrać, czy on chce robić to, co chce, czy robić to, co należy, czy stosować się po prostu powinnością pewną i dążyć do tego, żeby w życiu mieć jakiś cel wyższy, żeby realizować jakieś swoje pasje, ideały i mieć wpływ na tą naszą wspólną dziejową drogę, a nie tylko na swój własny, indywidualny los i gdzieś tylko wiązać czubek własnego nosa. Jest mnóstwo ludzi młodych, i to bardzo, bardzo boli, jest mnóstwo ludzi młodych, którzy żyje właśnie tak z dnia na dzień, takim niesamowitym z tym hedonizmem się żyją. Kryją w życiu. To jest coś smutne po prostu. I myślę, że pod tym kątem właśnie chociażby warto jest kształtować struktury, które będą młodych ludzi umiały kształtować w tym, czym jest kultura i jak ona powinna wyglądać tak naprawdę. No właśnie, spójrzmy tutaj, ja też odwrócę kamerkę. Co się rzuca tak na pierwszy rzut oka? Młodzi ludzie. Co młodych ludzi takich jak pan również do Krzysztofa Bosaka przyciąga? Krzysztof Bosak, nawet mówiąc, jestem człowiekiem dość konserwatywnym i mam narodowe. Natomiast mówiąc nawet z ludźmi, którzy mają odmienne poglądy, dość lewicowe, doszły mnie słuchy, że oni nam go zazdroszczą. Krzyśka Bosaka nam zazdroszczą, w jakim bo sensie? Jest to człowiek merytoryczny i oni nie mają takiego kandydata.
lata. Wiedzą, że nie mają polityków teraz na nie mają wielu polityków, którzy mogą dorównać Krzyśkowi w kontekście swojej medialności przy okazji jeszcze umieć łączyć te wszystkie rzeczy, prawda? Jasne, ale to w takim razie, czy jeśli na lewicy nie ma kandydatów merytorycznych, tak jak mówią nie wiem, pana znajomi o orientacji lewicowej, to właśnie do tego nawiązuję. To czy w takim razie, kiedy pan rozmawia ze swoimi znajomymi o orientacji lewicowej, o lewicowych poglądach, czy w momencie, kiedy te osoby dostrzegają merytoryczność Krzysztofa Bosaka, to czy jest szansa na to, czy pan ocenia na to, że jest taka szansa, by przekonwertowały się jednak w tę drugą stronę i skłoniły ku Krzysztofowi Bosakowi? Padają takie słowa? To jest ciężkie pytanie. Myślę, że najłatwiej jest zawsze w tym kontekście dotrzeć do osób niezdecydowanych, które są gdzieś po środku, bo widząc po prostu pewną różnicę jakości polityki, jaką promuje Krzysztof Bosak, a polityki takiej bardzo emocjonalnej i opartej w większości na nienawiści i podobnych emocjach, mentalności politycznej, którą nam dorują z drugiej strony jednokrotnie, to te osoby niezdecydowane mogą wtedy dostrzec tą różnicę i pod tym kontekstem właśnie Krzyśka Bosaka wesprzeć. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które mają lewicowe poglądy, wiadomo, że twarde idowe stanowisko Krzyśka Bosaka, związanie z jego ruchem narodowym, z LPR-em wcześniej, również z Młodzieżą Wszechpolską, to jest coś, co na pewno skreśla go w ich oczach pod tym kontekstem. Na pewno myślę, że warto to jeszcze interpretować, że jednak jest to człowiek o pewnym kręgosłupie moralnym już ukształtowanym, prawda? Jest to człowiek dojrzały, który już na tej arenie politycznej przez kilkanaście lat pokazuje, jakie ma podejście do polityki, w związku z czym widać, jak się też wykreował po prostu postrzeganie pewnych wartości i jak do tej polityki podchodzi, prawda? Więc pod tym kontekstem na pewno też to jest istotne. To zapytam jeszcze raz w takim razie o ocenę szans na to, żeby Krzysztof Bosak znalazł się w drugiej turze. Pytanie ciekawe. Myślę, że realistycznie patrząc, będzie to ciężka walka, ale walczyć należy, bo jeżeli się poddamy, to nic osiągniemy. I nasz sukces jako narodu, nasz sukces jako każdej jednostki, jako całej wspólnoty powinien być zbudowany na wielu porażkach, bo człowiek, który nie podejmuje próby, ten tylko nie odnosi porażek, a na wszystkich porażkach możemy wyciągnąć pewne lekcje i to one muszą nas kształtować w naszym sukcesie i w życiowym osobistym, i zawodowym i w życiu również społecznym, w kulturze narodu. Super, bardzo dziękuję i powodzenia oczywiście życzę na egzaminach. Wszystkiego dobrego. A my idziemy dalej, może się przedrzemy do Krzysztofa Bosaka, oczywiście bez kolejki. Przepraszam bardzo panowie. Przepraszam. Jeszcze tu pan przeproszę. Tak na żywo jesteśmy. Wraca się samo? Tak, jest wiatr. Szkoda. Dobra, przepraszam. Krzysztof, to szybkie tylko pozdrowienia, bo jesteśmy oczywiście na żywo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich prosto z Tarnowa. Jak widzicie, właśnie jesteśmy przy pracy, robimy zdjęcia z naszymi sympatykami. Jest bardzo dobra atmosfera, przemawia Grzegorz Braun, Konrad Berkowicz. Ja tutaj robię swoją robotę. I zapraszamy oczywiście wszystkich mieszkańców Tarnowa. Jeśli kogoś z was jeszcze tutaj nie ma, oglądają naszą transmisję, to oczywiście wpadajcie tutaj. Jest szansa na to, by z Krzysztofem Bosakiem chwilę sobie porozmawiać, by zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcia. A my sobie pójdziemy, słuchajcie, kochani, z drugiej strony tym razem i sobie porozmawiamy z sympatykami Krzysztofa Bosaka. Przepraszam. Dzień dobry, jesteśmy na żywo na profilu Krzysztofa Bosaka na Facebooku. Kilka pytań do pana. Nie muszę, to chyba cylinder, tak? Tak. Proszę powiedzieć, dlaczego pan tutaj dzisiaj zdecydował się przyjść? Jest wolny dzień, jest Boże Ciało, pogoda też nie zachęca, żeby się pojawić, a jednak pan zdecydował się przyjść. Ja to prawie 100 kilometrów jeszcze dojechałem. Czyli jeszcze więcej trudu musiał pan włożyć w to, żeby tutaj się pojawić. No to dlaczego?
czego? Słuchamy. Bardzo cenię Konfederację za to, co robią. To jest... Zawsze miałem problem, czy nie wiem, głosować za panem Januszem, czy za panem Grzegorzem. W końcu poszli, nie wiem, no, po rozum do głowy i no, były też prawybory, czyli później też miał tak, pan. Tak, oczywiście. Pana Bosaka nie znałem w ogóle w momencie, kiedy został kandydatem. Byłem bardzo zdziwiony tym, że jego wybrano. Potem zacząłem się interesować i wyszło mi, że jednak jest to kandydat na prezydenta bardzo dobry, dlatego że nie daje się. Tak jak pan Janusz, pan Grzegorz czy pan Dobromir, nie daje się wciągnąć w potyczki słowne. Ma talent do odbijania skutecznego wszelkich prowokacji, nie wiem, no, głównie socjalistycznych czy lewicowych. Czyli powiedzmy takie opanowanie merytoryka, to jedno. A jeśli chodzi o takie postulaty, które Krzysztof Bosak tutaj prezentuje w każdym kolejnym polskim mieście, z którymi z tych postulatów pan się utożsamia najmocniej? Które są panu bliskie? Znaczy, ja jestem zdeklarowanym antysocjalistą. A tutaj moje poglądy są zdecydowanie bardziej skrajne od pana Bosaka, więc ciężko mi to wybrać, bo on jest bardziej stonowany, które mi się najbardziej podobają. Im bardziej są radykalne, tym lepiej. Z mojego punktu widzenia, ja wiem, że jest kandydatem na prezydenta, musi być prezydentem wszystkich Polaków, z tego powodu musi być bardziej wyważony. Jednak ja jestem bardziej radykalny. Czy pana zdaniem możemy już powiedzieć teraz, po kilku miesiącach, od momentu, w którym Konfederacja stała się siłą parlamentarną, o pewnym fenomenie Konfederacji? Nie wiem, moim zdaniem jeszcze za wcześnie na to, by o tym mówić. Na pewno, jak już wspomniałem wcześniej, na plus odbieram to, że wszelkie środowiska, które wcześniej popierałem, się połączyły. Dzięki temu mogą pokonywać, moim zdaniem, niekonstytucyjny próg wyborczy i mogą reprezentować tych, którzy wcześniej nie mieli reprezentacji w parlamencie. Czy jest to fenomen? Moim zdaniem jeszcze za wcześnie mówić, bo jednak rok temu przegrane zostały wybory parlamentarne, nie udało się, przepraszam, nie do europarlamentu. Europarlamentarne. Jednak no, ja całym sercem przynajmniej od 15 lat jestem za ideą, może nie za konkretnymi ludźmi, za ideą i mój głos zawsze idzie w tę stronę. To jeśli jeszcze pana chciałbym zapytać o szansę, o to, co musiałoby się wydarzyć na finiszu kampanii wyborczej, żeby Krzysztof Bosak pojawił się w drugiej turze. Ciężko. Czego potrzeba? Widzenie. Nie wiem, czego jasne, potrzeba. To czego potrzeba w takim razie? Niektórzy mówią właśnie o pewnej mobilizacji, o pewnym entuzjazmie. Znaczy mi się wydaje, że nie można dużo zrobić. To chyba musi być to, co pan Janusz robił, nie wiem, przynajmniej 30 lat, czyli kropla, która drąży skałę. Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie, nie wiem, zrobić jakiegoś fenomenu, choć generalnie panu Kukizowi się to częściowo wcześniej udało, ale nie wiem, ciężko mu to stwierdzić. Jednak myślę, że na dłuższej mecie możemy wygrać. Nie wiem, jak jest w innych krajach europejskich, ale Polska jest jednym z niewielu krajów, w których w ogóle taka siła Konfederacji istnieje i to jest naszą siłą, nie wiem, państwową, narodową, którą powinniśmy eksportować gdzie indziej, żeby inni brali z nas przykład. I nie może być tak, że nie wiem, w parlamencie Portugalii są cztery siły, w których jest, nie wiem, socjalistyczna partia Portugalii, Zieloni. Komunistyczna Partia Portugalii, więc no nie ma doraty, tak? No, nie, różnią się tylko szczegółami, ogólny program jest u nas aż tak, u nas tak pojawia źle, jak w nie ma. Tak. Co pan powiedział? Nie, że u nas tak źle nie ma, jak w Portugalii. Tak. No, ale Portugalia nie rozwija się od 20 szans. Lat, tak? No, jeżeli zobaczymy wykres wzrostu PKB, to Portugalia jest praktycznie na tym samym poziomie, w którym była pod koniec lat 90, tak? Ale no, ja bym wolał, żebyśmy szli do przodu, żebym nie musiał wracać za granicę. Tak? My też idziemy do przodu, także bardzo serdecznie bardzo dzięki dziękuję. Za rozmowę. No i idziemy oczywiście do przodu, podejdziemy sobie, podejdziemy. Dzień dobry, bo jesteśmy na żywo oczywiście. No i krótkie pytanie, dlaczego państwo dzisiaj tutaj w Tarnowie się pojawili? My w Tarnowie mieszkamy, tutaj jesteśmy. To inaczej, to w takim razie dlaczego państwo przyszli akurat w to miejsce w tym czasie, kiedy jest Krzysztof Bosak? Mieliśmy okazję spotkać tego Kosiniaka-Kamysza i Rafała Trzaskowskiego, to robimy takie turne kandydatów na prezydenta. Czyli pojawiają się państwo po prostu na spotkaniach wyborczych kandydatów na urząd prezydenta. Dzisiaj pojawili się państwo na spotkaniu Krzysztofa Bosaka. No i jak wrażenia, chciałem zapytać? Dopiero jesteśmy tutaj dwie minuty, więc ciężko nam określić. To myślałem, że już państwo byli wcześniej, bo już Krzysztof Bosak przemawiał, ale jest możliwość,
Odwrócę kamerkę też. Tam w tej chwili jest to Bosak, i można również porozmawiać. Także zaraz tam będziemy. Jeśli byli Państwo zainteresowani, to tam zapraszam. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. No to w takim razie podejdę do Państwa. Dzień dobry. I to samo pytanie, co przed chwilą zadawałem. Czyli dlaczego Państwo dzisiaj tutaj przyszli na spotkanie z Krzysztofem Bosakiem? Jesteśmy dlatego, że Ani coś powie. Ja wspieram męża. A mąż dlaczego się pojawił w takim razie? Wspieramy Krzysztofa Bosaka i są cała Konfederacja jako siła jedności i solidarności. To co w takim... Jasne, bo mamy sojusz wolnościowców, narodowców, konserwatystów, tradycjonalistów, tym jest Konfederacja. Natomiast które z tych postulatów, które głosi to środowisko, czy Krzysztof Bosak jako kandydat tutaj, no Państwa po prostu najmocniej przekonuje do tej kandydatury? Rodzina. Rodzina. My tworzymy rodzinę, jesteśmy ze sobą 21 lat. Mamy dwójkę wspaniałych dzieci i to nas kręci i tego chcemy, tak? Rodzina, normalna rodzina, bez żadnych seksedukatorów. No właśnie, bo chciałem zapytać o te największe zagrożenia dla rodziny. Stop seksedukatorów, stop pedofilii, normalna edukacja, normalna rodzina, jedność, wspólność. To czego Państwo by, bo Pan mówi jedność, wspólność, normalna rodzina, ale to co przez to Pan rozumie, czego Pan jako rodzic, jako mąż oczekiwałby od Krzysztofa Bosaka właśnie, jeśli chodzi o te postulaty, o których Pan mówi? Na pewno dużej liczby potomstwa. I to, co do tego... Czyli zachęcanie Polaków do tego, by mieli potomstwo, by mieli tych dzieci jak najwięcej? Krzysztof, żeby też miał, prawda? Czyli Pan Krzysztof Bosak poseł. Super, dziękuję bardzo. Idziemy oczywiście dalej. Dzień dobry, udało się zrobić zdjęcie z Krzysztofem Bosakiem. No to pokażmy, pochwalmy się. Rozumiem, że w mediach z całą rodziną, rozumiem się, to akurat z Grzegorzem Braunem zdjęcie. Całą rodziną Państwo się tutaj pojawili. No właśnie, kolejka tam do Krzysztofa Bosaka, więc pewnie jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. Chciałem zapytać, jak nastroje, jeśli chodzi o tę kampanię prezydencką? No powoli już mamy finisz, powoli zbliżamy się do daty wyborów, do 28 czerwca, więc jak Państwo oceniają te działania polityczne Krzysztofa Bosaka? Śledzimy kampanię Konfederacji od początku i jesteśmy coraz bardziej pewni i pewni zwycięstwa. Widzimy, że coraz więcej osób jest świadomych, mają podobne poglądy, myślą jak my. Jak Konfederacja i czekamy na finał. To które z tych postulatów tego, o czym mówi Krzysztof Bosak, tutaj Pana, małżonkę również przekonuje najbardziej? Jak widać, jesteśmy dość młodą rodziną, więc wszystkie aspekty związane z życiem rodziny, dzieci, naszej przyszłości są jak najbardziej za. No Krzysztof Bosak mówił dzisiaj właśnie o tym problemie dotyczącym m.in. seksedukacji wśród dla dzieci, tak? Jeśli chodzi też również o pedofilię, więc dzisiaj te postulaty tutaj wybrzmiały. Rozumiem, że wszystkie te tutaj Pani się z tymi postulatami w 100% zgadza. To jeśli jeszcze chodzi o takie szanse, jak Państwo oceniają szanse Krzysztofa, żeby się w tej drugiej turze wyborów prezydenckich znalazł? Żeby wspierać go jako kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. A te nastroje w Tarnowie tutaj na miejscu? Co mówią ludzie, kiedy słyszą o Krzysztofie Bosaku, o Konfederacji? Gdyby nie, prawie wyborów Konfederacji. Ale to był tylko środek do celu. Krzysztof Bosak jest kandydatem. Czyli co, Polska, Polacy powoli się budzą? Dzięki temu. Coraz więcej osób jest coraz bardziej świadomy i może powiedzieć, że się budzą, ale niestety sam Tarnów jest kolebką niestety PiSu i tego nie przeskoczymy niestety, ale jak widać, grono zwolenników jest naprawdę dzięki spore. Dzięki rozwijaniu swoich umiejętności. Więc jak wspominaliśmy, jesteśmy cały czas pełni nadziei. Dzięki oddaniu super, dla narodu. Bardzo dziękuję za wszystkiego dobrego. Żeby zostać prezydentem. Lokalni liderzy Konfederacji, dzień dobry, witamy na profilu oczywiście Krzysztofa Bosaka. No krótkie pytanie, w zasadzie kilka pytań. Pierwsze może zaczynając od początku, czyli ocenę tej kampanii prezydenckiej, ocenę wyboru, tej kampanii wyborczej. Co jeszcze tutaj, czego jeszcze tutaj potrzeba, żeby mówić o sukcesie, żeby mówić o tym, że Krzysztof Bosak naprawdę ma realną szansę, by wejść do drugiej tury? Ja jestem bardzo zadowolony i zachwycony w ogóle, że w takiej sytuacji, gdzie padał deszcz, tyle osób przyszło. Mamy też dużo zainteresowanie, jak widać, pobieranie materiałów wyborczych. No, to cały samochód. Materiały wyborcze, czyli co, plakaty, ulotki? Plakaty, ulotki, banery.
A jak wiele jeszcze tych materiałów pozostało? Czy jeszcze każdy tutaj, kto chciałby... Oblężenie samochodu, można powiedzieć, oblężenie samochodu. Jasne, ale to w tym momencie, gdyby ktoś chciał w kolejnych dniach pobrać, czy jest taka możliwość? Jest taka możliwość, mamy na ulicy Starodąbrowska 4, jest filia biura posła Konrada Berkowicza. Cieszymy się, bo Konrad Berkowicz nam to biuro otworzył w Tarnowie. No jeszcze może w Sączu by wypadało, żeby w Małopolsce było jeszcze kolejne biuro. Także jest kontakt mieszkańców bardzo częsty, przychodzą do biura, zabierają, rozmawiają z nami. Myślę, że Tarnów jest, mimo że jest to bardzo mocny PiS, ale jest to miasto bardzo prawicowe, cały okręg tarnowski jest bardzo prawicowy i ja będąc jedynką, wynik mieliśmy 7,2%. A więc lepszy niż w kraju. W kraju był wynik trzeciej. Tutaj w województwie małopolskim, gdzie no, jest dosyć, tak jak pan przed chwilą powiedział, dosyć mocna przewaga Prawa i Sprawiedliwości, elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. No bardzo mocna, na 9 mandatów w okręgu tarnowskim, 7 mandatów otrzymał PiS, 8 mandat miał pan Kosiniak, Kosiniak Władysław. No i 9 mandat to pani Ula Augustyna. Dla narodu. Także no, trudno się było tu zmierzyć z takimi potentatami, gdzie mocny PiS, jeszcze lider PSL-u, no i pani Ula Augusty, pani poseł, jeszcze raz, mimo to otarł się o mandat. Dla naszego narodu. Jasne, super, bardzo dziękuję. I jeszcze w takim razie... Ja chciałem sobie zdjęcie zrobić z taką osobistością internetową jak Jelonek. Dobrze, to po zakończeniu oczywiście, jasne, ale to jeszcze jesteśmy cały czas na żywo, to zapytam. Zapytam o nastroje w tej kampanii prezydenckiej i też o taką ocenę tych działań politycznych Krzysztofa Bosaka. Jak to pana zdaniem wygląda? Powiem tak, systematyczność można powiesić na podstawa, własnym płocie, bo większym balkonie, bądź tam, gdzie ktoś nam pozwoli, to zrobić plakaty, żeby powiesić w miejscach takich ogólnodostępnych jak słupy. Nie możemy się poddawać, można coś kleić. Idziemy po Polskę, oddajemy, wrzucić każdemu, nie możemy jej oddać, wiadomo w ręce kogo. Zainteresować osobą Krzysztofa czy to lewicy, czy obywateli państwa położonego w Palestynie. Widzę, że też kolejka do zdjęć z naszym kandydatem. Przede wszystkim powstrzymać ten marsz przez instytucje, żeby skończyć pranie mózgów młodzieży. Naprzód Polską i każdy jest zanim zobaczyć, jak ktoś ma rodzinę. Tak państwa znajdziemy w internecie, tak będziemy brata, mogli zdjęcia siostrę, upowszechniać dalej, przekazywać, że na siatkę naszych sympatyków to, ze spotkania na spotkanie jest coraz większa. Każdy trzeźwomyślący człowiek widzi, co się z tymi ludźmi dzieje. No ale tutaj dosyć dużo młodych ludzi, dużo młodzieży. No tak, ale to jest, sam wiesz, że to jest pewnie ułamek no w morzu, nie? To także, to jest kropla w morzu potrzeb, także edukować, po prostu. Nawet sobie człowiek nie zdaje sprawy, że to za parę lat, za 10-15 lat może przynieść dobry efekt. A jak tego nie zrobimy, to kto był na zachodzie, ten wie. Także tyle z mojego komentarza. Dziękuję bardzo. Super, dzięki. No. Dzięki, lecimy dalej. Słuchajcie, odwracam jeszcze kamerkę, bo powoli się będę żegnał. Trwa cały czas spotkanie tutaj z Krzysztofem Bosakiem w Tarnowie. Słuchajcie, dzisiaj jedziemy dalej, jedziemy do Rzeszowa i jutro w Rzeszowie spotkanie z Krzysztofem Bosakiem. Przypominam wam jeszcze raz, wchodźcie na media społecznościowe Konfederacji Krzysztofa Bosaka, sztabu wyborczego Bosak 2020 na Facebooku. Tam znajdziecie szczegółową rozpiskę, w których miastach pojawimy się w najbliższych dniach, a będzie to oczywiście Rzeszów, będzie to Przemyśl, będzie to Opole, będzie to Oświęcim i będzie oczywiście Kraków, więc wchodźcie, dołączajcie do tego wydarzenia, udostępniajcie je swoim znajomym. No i cóż, widzimy się w tych wszystkich miastach, o których wspomniałem. Trzymajcie się, cześć!